Dobrze, drodzy Państwo, teraz proszę pana Zygmunta Jasieckiego. Panie Zygmuncie, zapraszam serdecznie tutaj do nas. Zapraszamy pana prezesa. Spokojnie, panie prezesie. Zaraz dziewczęta dojdą, chłopcy dojdą, wszystko się będzie zgadzało. Zapraszamy serdecznie. Młodzi ekolodzy właśnie maszerują. Młodzi ekolodzy, tak jest. Duże brawa dla nich. Duże brawa. Wiem, że będą śpiewać. To oni mówili, że nie ma u nas smogu, bo nikt nie będzie palił. Tak jest. Albo nie pal, żeby nie było tego smogu. Proszę bardzo. Panie prezesie, prosimy. Witam serdecznie Państwa. Chciałbym powiedzieć parę zdań o Jurku Owsiaku i o tym, co robi. Wy wiecie, co on robi. Coś wspaniałego. Ale my robimy również wspaniałe rzeczy. Bo on próbuje ratować życie, kupując wspaniały sprzęt. My natomiast swoim działaniem, poprzez popularyzację tego, że segregacja odpadów to wielka rzecz, to ochrona środowiska, to ekologia, to przede wszystkim nie są śmieci, tego nie wolno spalać. Spalanie powoduje, że wśród nas są ludzie chorzy. My walczymy z tym, robimy wszystko, by te dzieci, które zaśpiewają zaraz piękną piosenkę dla was, to jest apel do dorosłych, zaśpiewają również dla wielkiej orkiestry. Po to, by za 10, 15, 20 lat mogły pić czystą wodę i oddychać czystym powietrzem. Proszę bardzo. Piękny i zimowy, magnotecki kraj baśniowy, pełny jezior, pełny lasów, wokół spokój, brak hałasu. Związek międzygminny znany, dla porządku powołany. Więc nie pozwól tu zaświecać, tylko spróbuj tak zaśpiewać. Thank you.
Proszę potraktować tą pioseneczkę jako apel dzieci do dorosłych. One proszą o to, na co nie mają dzisiaj wpływu, bo to dorośli decydują, czy będzie segregacja się rozwijała, czy nie. Te dzieci wszystko wiedzą. Przeszkoliliśmy 60 tysięcy dzieci i one wszystko wiedzą. Mamy kłopoty niestety z dorosłymi, ale też sobie poradzimy, działamy w tym kierunku. Bardzo im dziękuję. Proszę jeszcze raz o oklaski. Przygotowałem coś, bo wiem, że jest tutaj jeszcze wielu chętnych, którzy mają wartościowe rzeczy. Ja mam dla Państwa plakat, właściwie obraz, który rozszedł nam się w kilku tysiącach egzemplarzy. To jest obraz pod tytułem Ziemia na piątkę. I co tam na końcu jest? Tam jest cytat papieża Franciszka. On niedawno wydał encyklikę właśnie. Zwraca się do wszystkich ludzi na świecie, bez względu na kolor skóry, wyznanie i prosi o trzy rzeczy. Żebyśmy żyli ekologicznie, byśmy dbali o ochronę środowiska. I tam jest rozdział o śmieciach. I tu jest właśnie ten cytat. On się bardzo boi, że Ziemia staje się jednym wielkim wysypiskiem. I prosi wszystkich, by zrobić wszystko, by Ziemia nie stała się wielkim wysypiskiem. Ja proszę w imieniu tych dzieci również Państwa. Ten obraz nie kupi ktoś, kto znajdzie miejsce, w którym można go powiesić, by wiele osób mogło to przeczytać. Cena wyborcza złotówka. Proszę. Dwie stówy. No są dwie stówy. To już fajnie. Bardzo Panu dziękuję. Czy ktoś przebije te 200 zł? Po raz pierwszy? Nie widzę. Czy ktoś przebije 200 zł? Po raz drugi. I po raz trzeci. Jest Pan właścicielem tego wielkiego, fajnego plakatu. I sprzedano. Zapraszamy na scenę. Jest tutaj Nadzia z puszką. Duże brawa dla Pana. Proszę Państwa, to nie ma znaczenia, że to tylko 200 zł. Aż 200 zł. Ten cytat papieża jest naprawdę wiele wart. Bo może wreszcie i Kościół włączy się w tą naszą wspólną, wielką walkę o ochronę środowiska. Nasze gratulacje. Na profesor, gratulujemy, dziękuję bardzo Panu Prezesowi. Dziękujemy serdecznie. Drodzy Państwo, rozumiem, że wśród nas są miłośnicy piłki nożnej. Mamy piłkę z autografem Jakuba Wawrzyniaka.